grać razem nasze Mazowszaki, razem ze swoim Skalnią, więc będzie naprawdę super impreza. Natomiast teraz chcielibyśmy wręczyć Państwu książki promocyjne, które przygotowaliśmy. Zapraszam na scenę przedstawicieli zespołu, a przedstawicieli naszej gminy, pana burmistrza Arkadiusza Czyżewskiego oraz panią burmistrz, zapraszam do wręczenia razem z udziałem pani prezes stowarzyszenia, czyli tak po cichutku powiem mojej mamy. Wielkie brawa dla wszystkich zespołów tutaj dzisiaj zgromadzonych z nami. Zapraszamy pana Mariana Pałkę, czyli dyrektora Domu Kultury. Pan burmistrz wręczy pamiątkową naszą książkę. Bardzo dziękujemy za wszelką pomoc. No i mamy nadzieję, że ta współpraca będzie trwała. Szanowni Państwo, impreza szybko przeleciała, pięknie trwało, ale to trwało dlatego tak wspaniale, bo wiele, wiele pracy przygotować nie tylko włożył zespoły, które występują, ale również tutaj dyrekcja Domu Kultury na czele z panem Marianem Pełką, któremu serdecznie za to dziękujemy. Tak, oczywiście panie burmistrzu, jeszcze dla pana będzie książka nawzajem, tak? Oczywiście bardzo dziękujemy naszym władzom, które nas tutaj wspierają cały czas. Wszystkim wielkie brawa dla nich. Nie byłoby tu nas, proszę Państwa, gdyby nie jedna osoba. Pani Teresa Kowalska. To jest zasługa wszystkich nas. Wasza przede wszystkim. Dziękuję Wam ślicznie za to, że nas przyjmowaliście, opowiadaliście o sobie. Tomkowi za zdjęcia, Wam Państwo też. Myślę, że to jest pierwszy. Może czasami były tam jakieś niedociągnięcia, to sprawimy, że na drugi już będą super spotkanie, tak? Dziękuję również mojej córce, która bardzo, bardzo mi pomogła w trakcie realizacji książki. Szanowni Państwo, takie specjalne podziękowania dla naszych gości, którzy przyjechali aż pod Babiej Góry. Kawał drogi. Tylko tak krótko powiem, że nasze zespoły tutaj kałuszyńskie, zespół Kasianiecka, zespół wielopokoleniowy Razem oraz zespół Eksplozja, który działa przy szkole podstawowej. Akurat w miesiącu sierpniu wszystkie te zespoły, ja również im towarzyszyłem, gościliśmy między innymi na naszej polskiej Urawie, gdzie nam się udało przede wszystkim obejrzeć i wspólnie popracować ze wspaniałym zespołem Skalnią. A ta nasza współpraca zaowocowała tym, że dzisiaj ten wspaniały zespół gościliśmy właśnie w Kałuszynie. Także jesteśmy pod ogromnym wrażeniem występu. Bardzo dziękujemy, że Państwo do nas przyjechaliście. Jestem święcie przekonany, że to, co dzisiaj było i w sierpniu u Państwa na Urawie, to jest początek długiej, długiej współpracy. Thank you.
Brawo. I na koniec dla pana burmistrza książka. Bo tutaj było tyle osób, które panie burmistrzu mówiły, przydałaby się nam taka. Więc myślę, że pomyślimy. Dziękuję bardzo. A teraz wspólne zdjęcie. Zapraszamy pana Tomka, żeby nam już tak do końca robił. Pan Marian, widzę, też ma aparat, więc dla Domu Kultury też zrobi. Wszyscy uczestnicy, czyli opiekunowie zespołów, prosimy o bliżej, tak? Mamy się przesunąć? Jeszcze koniecznie się dorwać do mikrofonu. Proszę bardzo. Nie do mikrofonu. Dobry wieczór, dzień dobry. Proszę państwa, ponieważ Kałuszyn na mapie folklorystycznej powiatu jest na pierwszym miejscu, powiedzmy, no jest, są jeszcze gminy, ale dzisiaj na pewno jest na pierwszym miejscu. W związku z tym, a władze Kałuszyna nie miały mojego urobku folklorystycznego jeszcze w rękach, więc dzisiaj chciałbym i panu burmistrzowi, i pani zastępczyni wręczyć te oto właśnie 100 godzin oglądania folkloru z moich festiwali. Dziękuję panie burmistrzu, że pan to poprosił. Również... Proszę państwa, i oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie zaszczycił swoich naszych gości. Skorniak to jest taka muzyka, która rwie, porywa serce. I nie tylko serce, a więc szefowej pani Helenie, bo się dowiedziałem, jak ma na imię nawet. Chciałbym wręczyć również 100 godzin oglądania. Jak przyjdzie Holny, to to macie. Całą zimę zapewnioną. Całą zimę. Ten szef muzyczny powiedział, że nie Halny idzie, tylko Halna. Jak wyjdzie Halna, to też się przyda. Dziękuję wszystkim zespołom. Bardzo fajnie było, naprawdę, cudownie. Dziękuję.